Agnieszka Chylińska zaskoczyła nowym wizerunkiem. Dala postarzyc na potrzeby teledysku, foto. Agnieszka Chylińska zaistniała w świadomości Polek i Polaków jako śmiała buntownicza wokalistka. Zyskała sławę, śpiewając w rockowej grupie Joena, której przebój Kiedy powiem sobie dość zna cała Polska. Od 2008 roku celebrytka jest też jurorka w popularnym talent show Mam Talent. Chylińska nie zerwała jednak z muzyka, kontynuuje karierę solowa, przeplatając ze sobą takie gatunki jak pop, rock, elektronikę, dance. Lubi bawić się swoim wizerunkiem, eksperymentując ze stylem i często zmieniając fryzury. Przyzwyczaiła do tego swoich fanów. Jej ostatnia metamorfoza zaskoczyła jednak wszystkich. Zobacz też, Agnieszka Chylińska bolesnie o swoim macierzyństwie, smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie. Chylińska wraca z nowymi utworami po 4 latach przerwy. Pod koniec 2022 roku wypuściła swój nowy album zatytułowany Never Ending Story. Wokalistka lubi eksperymenty, nie tylko wizerunkowe, ale i muzyczne. Tym razem polaczyła charakterystyczne dla siebie rockowe brzmienia i mocny wokal z muzyka bluesowa. Nowy krasek składa się z 13 piosenek, a niektórym z nich mają towarzyszyć teledyski. Nowy zaskakujący wizerunek gwiazdy jest prawdopodobnie zapowiedzią jednego z nich. Zobacz też, tak mieszka Agnieszka Chylińska, drewniane schody, kwieciste akcenty i galerie w salonie, zdjęcia. Agnieszka Chylińska dodała na swój Instagram nowe zdjęcie, które z pewnością wyróżnia się na tle pozostałych. Ma na nim siwe włosy, zmęczona twarz z bruzdami, zmarszczkami, workami pod oczami. Gwiazda wygląda na mocno postarzona. Nie dodała żadnego opisu, tylko tajemniczy wielokropek. Fani byli z pewnością zaintrygowani wyglądem ich idolki. Pod zdjęciem posypali się komentarze. Większość z nich ma charakter humorystyczny. A ja myślałam, że to Julia Roberts. Tydzień po tym, jak do niego wróciłam. Trochę taka starsza Pretty Woman. Wiedziałam, że powstanie film o Sklodowskiej. Nigdy nie będziesz tak wyglądać moim zdaniem. Widzę cię raczej z siwym irokezem. Pojawiły się również głosy podziwu dla charakteryzatorów, którzy wykonali naprawdę dobrą robotę, zmieniając Chylińska w staruszkę. Świetna rola osoby od makijażu i charakteryzacji, ale oczu nie zmieni. Możemy się tylko domyślać, na jaki szalony pomysł wpadła wokalistka i co nam zaprezentuje im w najnowszym teledysku promującym jej płytę. W instagramowym poście z soboty Chylińska zdradziła, że premiera klipu odbędzie się za kilka dni.